Oczekujmy, spodziewajmy się Bożego błogosławieństwa, Bożej mocy dla naszego życia. Bo Bóg przyszedł, aby nas błogosławić. On zdjął przekleństwo, On zabrał wszelkie przekleństwo. Biblia mówi, rozprawił się z wszelką chorobą. A więc możemy oczekiwać i spodziewać się dobrych rzeczy od naszego Boga i Zbawiciela. Bo tak mówi nam Boże Święte Słowo. Ale dzisiaj chcę dzielić się z wami Słowem Bożym z Księgi Sędziów. Tak w ciągu tygodnia to słowo gdzieś tam pracowało w moim sercu. I będę mówił, jak odnieść zwycięstwo nad przeciwnikiem, nad szatanem, nad diabłem. Bo my wiemy wszyscy, że mamy przeciwko sobie jako ludzie przeciwnika, wroga. Nazywany jest diabłem, czyli oskarżycielem i szatanem, czyli przeciwnikiem. I to nie jest ktoś wydumany, to nie jest jakaś koncepcja zła, kogoś bezosobowego. Biblia nazywa go jako tą duchową istotę, która jest przeciwna Bogu i przeciwna ludziom. I tego musimy być świadomi. A więc kiedy otworzymy Księgę Sędziów, zobaczmy tutaj na 6 rozdział. I będę czytał parę wierszy z tego 6 rozdziału. Pierwsze cztery wiersze. Potem czynili synowie izraelscy zło w oczach Pana. Wydał ich więc Pan w rękę Midianczyków na 7 lat. A gdy się wzmogła przemoc Midianczyków nad Izraelem, poczynili sobie synowie izraelscy przed Midianczykami podziemne lochy w górach, jaskinie i warownie. I zdarzało się, że gdy Izrael zasiał, nadciągali Midianczycy i Amalekici i ludzie ze wschodu i napadali go. Rozkładali się u nich obozem i niszczyli plon ziemi aż do okolic Gazy i nie zostawiali w Izraelu żywności ani owcy, ani wołu, ani osła. Inaczej mówiąc, była wielka bieda w Izraelu w tamtym czasie. 6 wiersz mówi, zubożał tedy Izrael bardzo przez Midianczyków i wołali synowie izraelscy do Pana. A gdy synowie izraelscy wołali do Pana z powodu Midianczyków, posłał Pan do synów izraelskich męża proroka. A później czytamy w 12 wierszu, i ukazał mu się anioł pański, chodzi o Gedeona, i rzekł do niego, Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego, za pozwoleniem, Panie mój, jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Dlaczego taka nędza jest w naszym życiu? Czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu, teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midianczyków? I dalej czytamy kolejne wiersze. Wiersz 23. Lecz Pan rzekł do niego, do Gedeona, pokój z tobą, nie bój się, nie umrzesz. I zbudował tam Gedeon ołtarz Panu i nazwał go Panie z pokojem. Jest on jeszcze do dnia dzisiejszego w Ofrze Abiezerskiej. Tejże nocy rzekł Pan do niego, weź cielca z bydła twojego ojca i drugiego 7-letniego cielca i rozwal ołtarz Baala, który należy do twojego ojca i zetnij słup, który jest przy nim. A zbuduj dla Pana Boga twego na szczycie tej warowni ołtarz złożonych kamieni i weź drugiego cielca i złóż całopalenie na drwach ze słupa, który ściąłeś. Gedeon wziął więc 10 mężów pośród swoich sług i uczynił, jak mu powiedział Pan, ponieważ jednak bał się domowników swojego ojca i obywateli miasta, aby uczynić to w dzień, uczynił to w nocy. 34 wiersz, może 33 i 34. Wtedy zebrali się razem wszyscy Midianczycy, a Amalekici, ludzie ze wschodu, przeprawili się i rozłożyli się obozem w dolinie Jezreel, lecz Gedeona ogarnął duch pański. Tak, iż zadał w trąbę i skrzyknęli się wokół niego potomkowie Abiezera. Moi drodzy, chciałbym na kilka rzeczy zwrócić naszą uwagę. Po pierwsze, chciałbym, żebyśmy przez chwilę pomyśleli o tych takich pozytywnych prawdach odnośnie naszego życia. Słowo Boże wyraźnie nam mówi, że Bóg jest za nami. Zgodzicie się ze mną? Biblia wyraźnie mówi w liście do Rzymian 8:31 czytamy, jeśli Bóg za nami, to któż przeciwko nam? A więc jeżeli oddałeś swoje życie Bogu, oddałeś swoje życie Chrystusowi, to Bóg chce, żebyś wiedział, że Bóg jest po twojej stronie. On jest za tobą. Inaczej mówiąc, On jest Bogiem, który od tego momentu, kiedy uznałeś w Nim swojego Pana, Boga i Zbawiciela, On powiedział, że już zawsze będzie z tobą.
będzie towarzyszył nam przez całą wędrówkę naszego życia. Wiecie, kiedy jesteśmy młodzi, inaczej myślimy. I to życie takie się wydaje, no, jakieś takie długie przed nami i tak dalej. Ale im więcej masz lat, im mniej masz sił, zdajesz sobie sprawę, tym bardziej potrzebujesz Pana. Właściwie zawsze Go potrzebujesz i w młodości, i kiedy już jesteś starszy. Ale dobrze jest wiedzieć, że Bóg nie tylko interesuje się nami, kiedy jesteśmy młodzi, silni i możemy naszą młodość i siłę oddać Jemu na chwałę, ale On także idzie z nami, kiedy jesteśmy słabi, często schorowani, starzy. On jest z nami aż do końca. I On powiedział, że nigdy nas nie zostawi i nigdy nas nie opuści. Wiecie, my się martwimy o emerytury, martwimy się o różne rzeczy, ale Bóg obiecał tobie i mnie, że nigdy nas nie zostawi. Kiedy Bóg mówi w liście do Hebrajczyków, że nas nigdy nie zostawi, mówi tak, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. 13 rozdział, bodajże wiersz 5 albo 6. Nie porzucę, ani nie opuszczę. Mówi to w kontekście zaopatrzenia materialnego. Mówi to w kontekście tym, nie bój się, że zabraknie ci chleba. Oto ja, Pan, który jestem z tobą, którego uczyniłeś swoim Panem i Zbawicielem, oto ja, Pan, mam dość siły, dość mocy, aby zatroszczyć się o twoją codzienność. A więc nie musisz wpadać w rozpacz, nie musisz wpadać w jakieś zakłopotanie. Biblia mówi, jakżeby z Nim, z Chrystusem, Bóg nie darował nam wszystkiego, tak? Tam dalej jest napisane, przecież skoro Bóg oddał swojego Syna, Jezusa Chrystusa na śmierć krzyżową, umarł Chrystus z powodu ciebie i mnie. Niektórzy mówią, to Żydzi ukrzyżowali Jezusa. Ale muszę wam powiedzieć, Żydzi ukrzyżowali Jezusa, poganie ukrzyżowali Jezusa, ale tak naprawdę my wszyscy ukrzyżowaliśmy Jezusa. Amen. Wszyscy, dlatego że Chrystus umarł nie tylko z powodu tych, którzy Go krzyżowali. Chrystus umarł za nas wszystkich, którzy Go ukrzyżowaliśmy naszymi grzechami. On umarł z powodu nas, a więc kto wyciąga rękę przeciwko drugiemu, poganie przeciwko Żydom albo Żydzi przeciwko poganom, wy ukrzyżowaliście Chrystusa, to muszę wam powiedzieć, pierwsze musimy pokazać każdy na samego siebie. Wszyscy Go ukrzyżowaliśmy. On umarł z powodu każdego z nas. To my jesteśmy winni. I z drugiej strony chwała niech będzie Bogu za to, że ja i ty zostaliśmy objęci Jego śmiercią. Że On widział ciebie i mnie, kiedy był ukrzyżowany z powodu naszych grzechów. A więc jeżeli Bóg ofiarował swojego Syna na śmierć krzyżową, o ileż bardziej nie udzieli nam dobrych rzeczy razem z Chrystusem. Prawda? A więc mamy Boga za nami. Mamy Chrystusa za nami. A Duch Święty jest za nami, czy nie za bardzo? Biblia mówi, że jest za nami. On chce nas napełniać i nas prowadzi do chwały i do uwielbienia dla Boga. A więc Chrystus, Bóg nas nie oskarża, mówi Paweł. Chrystus nas nie potępia, bo przecież umarł za nami. Jest wręcz, wstawia się za nami, będąc po prawicy Ojca. Inaczej mówiąc, Bóg wielokrotnie zapewnia o swojej wierności i miłości do każdego z nas. Wielokrotnie Bóg mówi o tym, że nas miłuje, że jest z nami i nas nigdy nie zostawi. Nie zostawi nas w takich sprawach codziennych, materialnych i nie zostawi nas w służbie. Kiedy Bóg powołał Jozuego, na samym początku, w pierwszym rozdziale czytamy, Bóg każe mu być odważnym i powiedział mu, nie porzucę cię, nie zostawię ciebie. Oto każę ci zdobyć tą ziemię, ale ja zawsze tam będę z tobą. I dlatego zdobędziesz tą ziemię. Tak więc Bóg mówi do Jozuego, bądź odważny, bądź mężny, tylko pilnuj się i rób wszystko to, co tobie nakazałem. A jeżeli to zrobisz, to wtedy będziesz widział moją moc, moje błogosławieństwo w swoim życiu. A więc dopóki lud Boży trzymał się Bożych przykazań, Bożego Słowa, mogli doświadczać Bożego błogosławieństwa, Bożej ochrony, Bożej mocy w swoim życiu. Ale z drugiej strony, możemy zauważyć, że ilekroć oni odchodzili od Boga, tracili tą Bożą ochronę. Moi drodzy, ilekroć odchodzimy jako ludzie Boży, dziękuję, ilekroć odchodzimy od Boga, gdzieś tam odstępujemy od Jego słowa, nie tracimy społeczności z Bogiem.
Znaczy w tym znaczeniu nie tracimy naszego synostwa, to, że On w ogóle nas gdzieś pozostawia i porzuca, ale tracimy Jego bliskość, tracimy Jego pokój, tracimy tą ochronę, którą Bóg daje każdemu swojemu dziecku. I wtedy następuje coś dziwnego. Oto wróg zaczyna mieć dostęp do Twojego i do mojego życia. Moi drodzy, czy nie dzieje się tak, jak czytaliśmy o Izraelu właśnie w czasach sędziów, że przeżywamy z jednej strony wspaniałe chwile błogosławieństwa, ale kiedy gdzieś tam odstępujemy, żyjemy, że tak powiem, inaczej, nie tak jak Bóg chce, to nagle widzimy, że wróg ma większy dostęp do naszego życia, do naszych myśli, do naszych emocji. I zamiast przeżywać pokój, radość, cieszyć się Bogiem, my jesteśmy upadłego ducha. My nie przeżywamy już radości. Jesteśmy zatworzeni bardzo często, wystraszeni bardzo często, bo tracimy tą bliskość, tą Bożą obecność w naszym życiu. Paweł pisze tak do Tymoteusza: jeśli z Nim wytrwamy, z Chrystusem, z Nim też królować będziemy. Jeśli się Go zaprzemy i On się nas zaprze, jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. A więc jeżeli ty i ja zapieramy się Pana, możemy się doczekać, że w pewnym momencie On się nas zaprze. Ale z drugiej strony chcę podkreślić, że On pozostaje wierny pomimo naszej niewierności. Że Bóg jest wierny, że nie tak szybko wycofuje się z tego sprzymierza, które z nami zawarł, z tej relacji, społeczności, którą z nami zawarł. I czasy sędziów są takim okresem wzlotów i upadków Izraela, ludu Bożego. To podobnie jest jak w życiu Bożych dzieci w Nowym Przymierzu. Wzloty i upadki. Z jednej strony doświadczają niesamowitych cudów i mocy Bożej, a za chwilę doświadczają ogromnej porażki. I to czasami trwa latami. Byli Bożym ludem, a jednak doświadczali jednego i drugiego. Tracili Boży pokój, Bożą ochronę i wróg miał dostęp do ich życia. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj każdy z nas jakby spojrzał na samego siebie. Czy wróg ma dostęp do mojego życia? Czy jestem człowiekiem, dzieckiem Bożym, które ma zwycięstwo, chodzi w zwycięstwie, doświadczam pokój Boży, radość Pana, czy też cały czas jestem taki uciśniony, stłamszony i nękany jestem przez wroga naszej duszy? Moi drodzy, kiedy czytamy o tym, widzimy, że Gedeon i Izraelici w jego czasie przeżywali taką sytuację. Przez 7 lat Izrael był pustoszony. Jego ziemia była pustoszona przez wroga. Wydawałoby się, że przecież są ludem Bożym. Ten kraj i ta ziemia została im dana i oni mieli pełne prawo, aby tam nikt się na tej ziemi obcy nie pojawił. A jednak przegrywali, a jednak doświadczali porażki. Inaczej jeszcze możemy powiedzieć, że ten lud Boży w tamtym czasie zamiast czcić Boga i służyć Bogu, zaczęli w pewnym momencie czcić Baala i Asztartę. Zaczęli czcić kananejskich bogów urodzaju i płodności. A więc ich serca w tym momencie były bardzo, bardzo daleko. Nawet chociaż do Gedeona przyszedł anioł pański. Zwróćcie uwagę, że to w domu ojca Gedeona był ołtarz Baala postawiony. Słup Baala. Ciekawy był Boży wybór, prawda? Że oto nie wybrał sobie, ja nie wiem, czy tam każdy dom był skażony bałwochwalstwem wśród Bożego ludu. Każdy coś tam miał na swoim sumieniu. Ale anioł przyszedł do człowieka, w którego domu jego ojca, co prawda, był ołtarz tego strasznego pogańskiego bóstwa i oni to bóstwo czcili zamiast prawdziwego Boga. I Słowo Boże mówi wyraźnie, Boża ochrona odstąpiła od Izraela. Zwróćcie uwagę, czynili synowie izraelscy zło przed Panem. I to zło jest nazwane, zaczęli czcić innych bogów. To zło jest wyraźnie nazwane. I teraz jest napisane, Pan wydał ich w ręce ich wroga.
Wiecie, to jest niesamowite słowo, ale wielokrotnie tak bywało, że Bóg, aby doprowadzić swój lud, swoje dzieci do posłuszeństwa, do ponownego zwrócenia uwagi swojego ludu na siebie, używał, po prostu karcił ich w ten sposób, że pozwalał wrogom w nich uderzać. To była taka Boża rózga dla jego ludu. Po to, aby oni w pewnym momencie otrzeźwieli i zobaczyli, że jeżeli dalej pójdą tą drogą, to idą na zatracenie. To wpadają w coraz większe problemy i kłopoty. I może być tak, że już tam pozostaną. Ale Boża miłość polegała między innymi na tym, że Pan cofnął swoją osłonę, aby zobaczyli różnicę pomiędzy czczeniem Pana a ubliżaniem Panu, pomiędzy byciem z Panem i byciem bez Pana. I oni to mogli wyraźnie zobaczyć. Czynili zło w oczach Pana. Wiecie, to słowo zło jest takie same, jak pierwszy grzech się pojawił w ogrodzie Eden. Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli. To było to zło. Oni przekroczyli Boże przykazanie. Zrobili coś wbrew Bogu, wbrew Bożemu Słowu. Przez 40 lat wcześniej doświadczali Bożej ochrony i błogosławieństwa po zwycięstwie Debory i Baraka. I ziemia zażywała przez 40 lat spokoju, ale kiedy znowu odwróciło się ich serce od żywego Boga i zwróciło się ku Baalowi i Asztartom, ku tym ohydnym bożkom, oto Pan odstąpił, nie porzucił ich, nie zostawił ich, bo Pan ich miłował. To tak jest, jak jest z nami. My gdzieś tam zbaczamy, gdzieś odstępujemy, gdzieś letniejemy i Pan, pamiętacie, w Księdze Objawienia jest, nie odrzuca nas, czy nie odstępuje, nawet stoi czasami za drzwi i puka do naszych serc, aby znowu tam zająć pierwsze miejsce. Tak więc Biblia mówi, wzmogła się przemoc Midianitów nad Izraelem. Poczynili sobie synowie izraelscy przed Midianitami podziemne lochy w górach, jaskinie i warownie. Wiecie, wyobrażam sobie dzisiaj, próbuję to przenieść na nas, chrześcijan, tych, którzy uwierzyli w Chrystusa. Jeżeli jest coś w twoim i w moim życiu, coś, co Bogu się nie podoba, oto wróg będzie mógł zawsze wkroczyć bezkarnie na teren naszej ziemi, naszego życia. I może być tak, że czasami robimy różne rzeczy, próbujemy się zbliżyć do Boga, szukamy Boga, modlimy się i tak dalej, ale nie rozwiązaliśmy właściwie problemu. Diabeł zawsze będzie miał pretekst, aby przyjść i niszczyć. I wydaje ci się, że już jakby się podniosłeś, już się odbudowałeś, a czasami wystarczy jeden telefon, który ciebie gdzieś tak nagle rozdrażnił, jedna wypowiedź i nagle cały twój pokój, całe niby twoje zwycięstwo, całe to, czego tak ci się wydawało, że zbudowałeś, runęło totalnie. Dlaczego? Bo wróg ma dostęp. Bo to gdzieś jest coś, co pozwala mu bezkarnie wejść na teren naszego życia i pustoszyć nasze życie i zabierać pokój Boży z naszego życia, błogosławieństwo, radość, którą możemy mieć w Bogu, on to nam zabiera. Wiecie, to jest taki stan, jaki był w życiu Gedeona. Przez 7 lat oni widzieli, że muszą się chować. Nie było nikogo, który by powiedział, dość tej sytuacji, coś z tym trzeba zrobić. Oto musimy stanąć do walki. Wręcz nie mieli żadnej odwagi. Wiecie, że grzech w naszym życiu pozbawia nas odwagi. Pozbawia nas odwagi, aby stanąć przed Bogiem, bo my wiemy, że jest coś między nami i Bogiem. Że ja nie mogę od tak sobie przyjść i kiedy zaczynasz się modlić, to zaraz jakby widzisz tam, co niesiesz razem z sobą, że jest coś, co Bogu się nie podoba, a ty próbujesz jakby to usunąć w pewien niebyt, uciekasz od tego w swoich myślach. Gedeon, wiecie, miał takie serce, że tam jest, że jest napisane, że kiedy anioł do niego zaczął przemawiać, on mówi, za pozwoleniem, Panie mój, gdzie są te cuda? Wiecie, wielu z nas, wiele razy, jako chrześcijanie mówimy, pastorze, gdzie są te cuda? Bracie, siostro, gdzie są te cuda, które Bóg uczynił? I czasami jest to dobre, bo to wypływa z pewnej takiej troski, tęsknoty i pragnienia. Tylko co nam po takim pragnieniu i po takiej tęsknocie, kiedy
jest coś w naszym życiu, czego nie powinno być. A jeszcze spodziewamy się, że Pan będzie czynił niezwykłe cuda i znaki i rzeczy, prawda? Jest coś, co zabiera nam radość, pokój, błogosławieństwo Pana i to musi być rozwiązane. I co gorsza, tam z roku na rok jest gorzej. Ta przemoc Midianitów się wzmaga. Co próbują nazbierać, co próbują zrobić, pochować, to oni jak szarańcza wlewają się do ich ziemi. Nie ma nikogo, który by zatrzymał wroga. Nie ma nikogo, który by się temu przeciwstawił. I kiedy on taki pełen żalu mówi do anioła pańskiego, za pozwoleniem, gdzie to wszystko jest? Kiedyś my przecież nasi ojcowie nam opowiadali, jak cudowna moc Boża się objawiła w Egipcie. Opowiadali nam, jak wielkie cuda Bóg czynił. A teraz? Gdzie on jest? Dlaczego on nie działa tak, jak działał? Czy on się zmienił? Wiecie, to jest zdumiewające, że Gedeon zadaje tego rodzaju pytania i ma pretensje do Boga, że nie działa, a nie widzi. Wiecie, on przecież każdego dnia musiał przechodzić koło tego ołtarza i słupa Baala, a on nie widzi grzechu w swoim domu, a on nie widzi grzechu w swoim życiu. Jemu się wydaje, jakby to było normalne. On tu z jednej strony chce Boga, chce cudów, chce błogosławieństwa. Widzą, że sytuacja jest coraz gorsza, a nie, jakby nie dostrzega. On nie ma żadnej pretensji do siebie. Prawda? On nie ma żadnej pretensji. No Bóg nie działa. No to, że tam stoi ołtarz. Czy to jest coś takiego złego? Prawda? On nie dostrzega. Wiecie, grzech nas zaślepia. Grzech powoduje, tak jak Pan Jezus mówi, widzisz co? Widzisz źdźbło wokół swojego brata, tak? To źdźbło zaraz dostrzeżemy, chociaż to jest takie małe, delikatne, trzeba się przyjrzeć, trzeba, prawda, tą powiekę podnieść, zerknąć, trzeba być delikatnym, nie? A belka jest w naszym oku. Wystaje na kilometr. Wystaje na kilometr, ale źdźbło widzimy, ta belka nam nie przeszkadza wcale widzieć źdźbła, ale jej nie widzimy. Wiecie, grzech oślepia i ogłupia. Grzech zwodzi człowieka. Grzech dużo obiecuje, a na końcu zabija. Taki jest grzech. Zapłatą za grzech jest śmierć. Grzech prowadzi do duchowej, fizycznej śmierci, do wiecznego oddalenia od Boga. Jeżeli człowiek się nie opamięta w porę, po prostu poniesie konsekwencje swoich wyborów. W liście do 2 Piotra 3:9-10 jest napisane: Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. Chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do opamiętania, a dzień pański przyjdzie jak złodziej. Inaczej mówiąc, Piotr pisze do wierzących, do chrześcijan, do tych, którzy byli prześladowani, którzy doświadczali różnych problemów, jeśli chodzi o społeczność, relacje z Bogiem i pojawiły się fałszywe nauki pośród nich. I on mówi coś takiego. Pan nie odrzucił ich. Pan ciągle cierpliwie czeka, aż oni się opamiętają, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął. Tak więc albo pozwalamy wrogowi, żeby pustoszył nasze życie, albo będziemy trwać w tym, co Bogu będzie się podobać. Albo pozwalamy, żeby grzech tam był w nas gdzieś głęboko utkwiony, co obraża i zasmuca Pana, albo po prostu musimy z tym zrobić właściwy porządek. Moi drodzy, tak zastanawiałem się, co może powodować, że wróg przychodzi do naszego życia często i robi, co chce, i my nie mamy siły dać mu odporu. Wiecie, tam było bałwochwalstwo. Tam było wzywanie innych bóstw. Ale czy niewiara nie jest takim czymś, co powoduje, że diabeł może pustoszyć nasze życie? No bo kiedy masz wiarę, to się nie boisz. To żaden strach nie ogarnie ciebie, prawda?
bo wiara daje odwagę. I wtedy mówisz, nie, ja wiem, że diabeł próbuje mnie zastraszyć. Próbuje, jakby, wiecie, ten strach gdzieś tam sączy się z różnych stron. A co jeśli, a co jeśli? Ale wtedy ty wiesz jedno, wiara mówi, Pan jest ze mną i nie muszę się bać. I mogę się położyć i 10 000 padnie u mojej prawicy, a 1000 przy lewicy, to jednak ty spokojnie położysz się spać. Amen? Amen. Wiara, ale nie wiara powoduje, że wydaje się, że już wszystko okej. Okay. A nagle przychodzi ten, który jest wrogiem i sączy strach i lęk do naszych serc. Co muszę zrobić? Muszę rozprawić się z tym strachem, z tym lękiem. Jak mogę się rozprawić? Muszę spojrzeć z ufnością i z wiarą na mojego Pana i zacząć Mu ufać. To mogą być powątpiewania w prawdę Bożego Słowa. To jest jedno z drugim związane. Ale można to wyodrębnić. Powątpiewanie. Czy rzeczywiście tak Słowo Boże mówi? Czy to jest Słowo Boże? Wiecie, że dzisiaj ludzie coraz bardziej poddają pod wątpliwość prawdę Bożego Słowa. A my wiemy, że Słowo Boże jest nie tylko pokarmem dla naszego ducha, ale jest mieczem, aby dać odpór przeciwnikowi, aby zniszczyć te jego ataki. To może być zamartwianie się, to może być niemoralność, kłamstwo, złość, brak przebaczenia, chowanie urazy do kogoś, pycha, brak wdzięczności, kompleksy, gdzie człowiek może mówić, no ja nikim jestem, nic nie potrafię zrobić. I diabeł przez to ma dostęp i nas niszczy i sączy kłamstwa do naszych serc. Abyśmy sami ze swoją jakby niewiarą, złością nawet zwrócili się nawet przeciwko sobie. Poniżanie samego siebie. Bóg chce, żebyśmy zobaczyli, że mamy wartość w Jego oczach. Już na samym początku mówiliśmy, jeśli Bóg za nami, jeśli Chrystus za ciebie oddał życie, jeżeli krew Jezusa przelała się za twoje i za moje grzechy, to określa twoją i moją wartość w oczach Boga. I zwróćcie uwagę, że żaden z nas nie został w inny sposób wykupiony. Tą samą ofiarą, przez tą samą krew, bogaty czy biedny, wykształcony czy nie, zostaliśmy tak samo wykupieni. I to On nazywa nas swoimi dziećmi. On mówi, że udzielił nam wszelkiej łaski. Wiecie, takie jest ciekawe słowo w Ewangelii Mateusza 1, bodajże 28, to jest słowo przy zwiastowaniu. Ono źle zostało zinterpretowane. Błogosławionaś ty między niewiastami, łaską obdarzona. Nie pełna łaski, ale obdarzona łaską. I niektórzy myślą, że tylko ona została szczególną łaską obdarzona. Nikt tak jak ona nie został obdarzona łaską. Ale to słowo jest użyte dwukrotnie w Nowym Testamencie. Ja wczoraj na grupie o tym mówiłem. Raz jest użyte właśnie odnośnie Marii przy zwiastowaniu, a za drugim razem jest użyte do zboru w Efezie. W 1 rozdziale w wierszu 6 jest napisane, że każdy wierzący w Jezusa Chrystusa został, i to samo słowo jest użyte do nas, obdarowany łaską. Czy, że tak powiem, ekscytuje was to? Że nie ma różnicy? Jeżeli jest napisane, że mamy tą samą wartościową wiarę, co apostoł Piotr, to też tak samo zostaliśmy obdarowani łaską, jak Maria została obdarowana łaską. Nie ma różnicy. Tylko, że każdy, co innego, ta łaska w naszym życiu, w jakichś szczególnych dziełach dokonuje, prawda? Tak więc Bóg chce, żebyśmy spojrzeli na siebie jako tych, których umiłował, obdarował łaską i że możemy mieć zwycięstwo i że wróg nie musi wcale jakby wchodzić bezkarnie na teren naszego życia i nas niszczyć. Inaczej mówiąc, ich ziemia miała wyłom albo wyłomy. Tak jak w naszym chrześcijańskim życiu są jakieś wyłomy, są jakieś grzechy, jest coś. I dopóki się z tym nie uporamy, nie przyjdzie Boże zwycięstwo. Biblia mówi, nie dawajcie diabłu miejsca.
nie róbcie mu miejsca. I wiecie, to jest między innymi użyte w kontekście, kiedy ktoś trwa w nieprzebaczeniu, w zagniewaniu i nie przerywa tego zagniewania na kogoś, to robi miejsce dla sił ciemności. Jeżeli się gniewasz i ciągle się gniewasz i ciągle się gniewasz i chowasz urazy, to będzie rosnąć, a nie maleć. Jeżeli to będzie rosnąć, to diabeł będzie miał coraz większy wpływ i negatywne rzeczy, myśli, emocje coraz większy wpływ będą miały na nasze życie, aż w końcu na decyzję. I będziemy się odwracać od ludzi i od Boga. Będziemy oskarżać i ludzi, i Boga za naszą sytuację. Dlatego Bóg mówi, niech zagniewanie wasze wygasa, kiedy już przychodzi zachód słońca. Nie gniewajcie się dłużej, tylko do zachodu, a później już musi być wszystko spokojnie. Jak to ktoś kiedyś powiedział, chyba w jednej książce pastor opisał, że kiedy pokłócili się on ze swoją żoną i zagniewani się położyli i właściwie odwróceni plecami do siebie, nie odzywali się i taka, wiecie, gęsta atmosfera się zrobiła. I nagle, mówi, dziecko zaczęło krzyczeć w nocy, gdzieś tam w drugim pokoju. Mówi, on nigdy nie płakało. I zaczęło krzyczeć, płakać, czegoś się bać. Oni pobiegli razem do tego dziecka, żeby je uspokoić. A później jakby analizując sytuację, mówili, oto otworzyliśmy drzwi dla wroga do naszego domu, bo zrobiliśmy coś wbrew Bożemu Słowu. I wróg miał dostęp i mógł przyjść z tym strachem, niepokoić nasze dziecko i niepokoić nas. Mówi, nigdy wcześniej tego nie było. Kiedy tylko upadliśmy na kolana i wyznaliśmy nasz grzech, natychmiast dziecko zasnęło. I zrozumieliśmy, że to nie jest sprawa natury takiej, wiecie, fizycznego gdzieś tam bólu, ale to jest sprawa natury duchowej. Wiecie, to są realne rzeczy, realne siły, realne moce. Pierwsza rzecz, która doprowadziła do zwycięstwa i która prowadzi do zwycięstwa, doprowadzi do tego, że możemy wroga pokonać, to zacząć się modlić całym sercem, wołać tak jak oni. Biblia mówi, zaczęli wołać do Pana. To był krzyk. Wiecie, przeżywać rok w rok to samo. Żadnej nadziei, strach i lęk o siebie, swoje życie, swoich bliskich, już nie mówię o te rzeczy materialne. Zaczęli wołać do Boga. Przecież mamy Boga. Przecież nasz Bóg obiecał, że będzie nas chronił, że będzie dawał nam zwycięstwo. Zaczęli wołać. Wiecie, i nagle ku naszemu zdumieniu Bóg odpowiada. Bóg odpowiada. To jest ciekawe, że Pan Bóg jakby tak pierwsze im daje do zrozumienia pewne rzeczy. Bo jest napisane, że posłał proroka, który im przypomniał, że Bóg ich wyprowadził z Egiptu i Pan im coś zakazał odnośnie ziemi, którą posiądą, a oni złamali jego przykazanie i zaczęli czcić obcych bogów. Czyli Pan wyraźnie pokazał przez tego proroka im na grzech. Ale wiecie, kiedy Bóg zaczyna mówić, chwała niech będzie Bogu. Najgorzej jest, kiedy Bóg milczy. Wołasz, wołasz, wołasz i nie ma odpowiedzi. Ale Bóg zaczyna mówić. To znaczy, że Bóg z nimi nie skończył. Bóg ich nie odrzucił. Bóg ich wcale nie pozostawił. Bóg właśnie czekał na ten moment, kiedy znowu zwrócą na niego swój wzrok i zaczną naprawdę wołać do Boga z głębi serca, że ich modlitwa nie będzie pustą modlitwą. Wiecie, jaka to jest pusta modlitwa? Uwargi się coś wypowiadają, ale myśli i serce są daleko od Boga. Taka modlitwa nigdy nie będzie wysłuchana. To musi być z głębi twojego i mojego serca. Ja cały w tym muszę być. Ja chcę Bożej pomocy i Bożego rozwiązania. Inaczej Bóg nas nie wysłucha. Wołali do Boga. Kolejną rzecz, którą Pan Bóg zrobił. Bóg wybiera człowieka. Gedeona. Jak już powiedzieliśmy, i wzywa go konkretnie, rozpraw się ze swoją belką, rozpraw się z grzechem w swoim życiu, w swoim rodzinnym domu. Myślę, że Gedeon reprezentuje całego Izraela, tych wszystkich, którzy tam z nim byli związani.
jest obrzydliwość w domu jego ojca. Bóg ma żal i pretensje. I Bóg mówi, musisz coś z tym zrobić. A więc Bóg go wzywa. I nie tylko, że go wybiera, mówi, rozwal ten ołtarz bałwochwalstwa. Rozwal ten słup i ten ołtarz. I on to robi, narażając własne życie, moi drodzy, bo on się boi. On nie wie, jaka reakcja będzie ojca, mieszkańców miasta. On to robi z narażeniem życia. Ale muszę wam powiedzieć, zawsze, kiedy zdecydujemy się iść za Bogiem, w jakim sensie narażamy życie. Tak? Zawsze narażasz się na sprzeciw innych. Ludzi, którzy nie chcą iść za Bogiem. Na ich drwiny, na ich lekceważenie, a czasami nawet niektórzy, tak jak modliliśmy się w niedzielę, przypłacają to życiem. Bo decydują się porzucić grzech i iść za Bogiem. Porzucenie grzechu ma nas kosztować wszystko. Bóg chce, żebyśmy wszystko porzucili. To, co stare, to, co brudne, to, co złe i niegodziwe, żeby człowiek to porzucił. I Bóg wzywa do tego człowieka i człowiek musi tutaj podjąć decyzję, aby wziąć od Boga to, co czyste, święte i dobre. Wiecie, dzięki niech będą Bogu, że największy grzesznik może stać się czysty przez moc i łaskę Bożą. Halleluja. To jest niesamowite, ale Bóg ma ciągle tą samą moc. Nie jest niczym ograniczony, ale musi widzieć człowieka, który będzie szczerze wołał do Niego i będzie szczerze gotowy zburzyć wszelki ołtarz grzechu w swoim życiu. Do cna. A później Bóg mówi, i zbudujesz teraz, odbudujesz mój ołtarz. Dla mnie. Dla mnie. Kochani, chcę to teraz odnieść do nas wierzących. Cokolwiek jest, co jakby widzisz, że jakby gdzieś tam poruszasz się jak w takiej, ja wiem jak to nazwać, błocie, ledwo, nie za bardzo do przodu, ciągle gdzieś tak jakby w miejscu kroczysz. To Bóg mówi, popatrz, proś, Panie, pokaż mi, co jest. Co jest, co mnie cały czas trzyma i nie pozwala mi rozwijać się, co sprawia, że nie mam siły dać odporu wrogowi, że wróg przychodzi i na nowo niszczy moje życie. Ale kiedy Bóg tobie to pokaże, cokolwiek by to było, to wyznaj i wytnij to doszczętnie. Usuń to. Proś Boga, aby przebaczył, aby oczyścił, aby On dał ci siłę i moc i zwycięstwo. I następnie odbuduj ołtarz. Niech Bóg na nowo będzie twoją miłością, twoją tęsknotą, tym wszystkim, z kim chcesz żyć, do kogo dążysz i z kim pragniesz budować swoje życie. Nie możesz służyć Bogu, czcić Boga, gdy w tym samym czasie jesteś zaangażowany w rzeczy, sprawy, które są obrzydliwe w oczach Boga. Wiecie, w naszym kraju wielu ludzi mówi, że wierzy w Boga. Wiecie, ku swojemu przerażeniu przeczytałem, jak teraz były te święta wszystkich świętych i ten Halloween, który jest pogańskim świętem. Jak gdzieś tam na jakiejś zabawie dzieci podpisywały cyrograf diabłu, oddawały duszę diabłu, wiecie za co? Za dobrą zabawę w Halloween. Bo to jest taka zabawa. Wiecie, i ja sądzę, że ci ludzie są później w kościele. Oni są w różnych tych i mówią, że oni chcą czcić Boga. Ale to jest obrzydliwe, jeżeli w twoim życiu, jeżeli w naszym życiu jest taka obrzydliwość i później chcesz się zjawić przed Bogiem jakby nigdy nic. A wróżby? A horoskopy? A czary? A magia? A narkotyki? Alkohol? I inne używki, dopalacze? To wszystko jest obrzydliwością. I albo tak jak Gedeon miał zburzyć i wyciąć ten gaj, albo się z tym rozprawisz, albo to zniszczy ciebie i będziesz tam, gdzie jest ten, który do tych rzeczy namawia, daleko od społeczności z Bogiem. A też kiedy jestem Bożym dzieckiem i jest coś, co toleruję w swoim życiu.
Wiecie, przyszli ludzie na rozmowę. Zapewniali, jak bardzo miłują Pana. O, i tam Maria była, ona jest taka szczególna i w ogóle. Właściwie ona jest ważniejsza nawet od Jezusa była w tych wypowiedziach. Ale mówili dziwną rzecz. Poszliśmy do wróżbity, żeby nam doradził, czy sprzedać samochód, czy nie. Ja mówię, jak? Jak? Wiara? I robić coś, co Pismo nazywa obrzydliwością? I jeszcze się spodziewać, że Pan Bóg w jakiś sposób będzie błogosławił? Oczywiście, ja powiem tak, grzech zaślepia. I ci ludzie mówili to jakby w swojej takiej naiwności, otwartości, szczerości, nawet nie przypuszczając, że coś z jedno z drugim, dopiero później się zorientowali, że to jest coś nie tak, dzięki Bogu. Dzięki Bogu. Te ołtarze muszą być zniszczone. Nie ma żadnego ten. Dopiero wtedy może przyjść pomoc i rozwiązanie. Wtedy dopiero Pan da wybawienie. Kiedy Gedeon zburzył ołtarz i odbudował ołtarz Panu. A pamiętacie list do Rzymian 12:1-2? Składajmy ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka powinna być wasza rozumna służba Bogu. Znaczy mówiąc, Bóg mówi, codziennie chcę, żebyście byli taką miłą wonią, miłą ofiarą wasze życie, które dedykujecie dla mnie, poświęcacie dla mnie. A jeżeli tak jest, bracia i siostry, zły nie będzie miał do nas dostępu. I nagle będziemy mieli odwagę, nagle będziemy mieli wiarę. Więcej, stanie się to, co się stało, o czym czytaliśmy w 34 wierszu, kiedy Midianici znowu najechali. Biblia mówi, że kiedy Gedeon zrobił to, czego Bóg od niego oczekiwał, ogarnął go Duch Święty. Ogarnął go Duch Święty. W czasach Starego Testamentu tylko niektórzy ludzie przeżywali moc Ducha Świętego. Jednostki. Jednostki, ale w Nowym Przymierzu. Jakżeby Bóg z Nim nie darował nam wszystkiego, ale w Nowym Przymierzu moc Ducha Świętego jest dla każdego Bożego dziecka bez wyjątku. Amen. Oto każdy może być napełniony mocą z wysokości, aby być świadkiem Jezusa Chrystusa bez wyjątku. Jest tylko jeden warunek. Uwierzyć w Jezusa. Ochrzcić się, a później prosić, aby moc Boża zstąpiła i wypełniła nas. Ogarnął Gedeona Duch Pański. Wiecie, kiedy ogarnia nas Duch Pana, nagle znika strach, znika lęk przed ludźmi, znika lęk przed wrogiem. Oto nagle masz moc, siłę, aby stanąć i powiedzieć, nie zrobisz ani kroku dalej. Będziesz miał autorytet i moc, bo twoje życie jest czyste i diabeł nie ma żadnego haka na ciebie. Możesz powiedzieć w imieniu Jezusa. Out. Nie wejdziesz tu. Ogarnął go Duch Pana. Wiecie, on wiedział, co robić. On miał odwagę. Tam więcej ludzi przyszło, niż Pan Bóg potrzebował. Chociaż po bitwie i tak jeszcze niektórzy mieli pretensje, że ich nie zawołał do tej bitwy. A Pan Bóg i tak ich tam, wiecie, przesiewał. 30 tysięcy czy 32. Za pierwszym razem Bóg mówi 22 tysiące, niech. Kto się boi, lękliwy, niech odejdzie. 22 tysiące z tych 32 odeszło. Bóg mówi, to jest za dużo, żeby nie powiedzieli, że to własną mocą zrobili. Mówi, nad potokiem, kto uklęknie, weźmie wodę do ręki i będzie pił z ręki, tego weźmiesz. A tych, którzy będą zostawiać wszystko i na kolana klękać i wiecie, tak pić prosto z potoku, ci niech wracają do domu. Wiecie, że zostało mu 300. Ale Duch Pana był nad nimi. Bo Bóg, dla Boga nie ma znaczenia, czy jest 1, 2, 10, czy 300, czy 10 tysięcy, bo Bóg daje moc i zwycięstwo. Kiedy Duch Boży wstępuje na Bożych ludzi, na lud Boży, wtedy możemy mieć i odbierać zwycięstwo. I Bóg dał cudowne zwycięstwo. Midianici już drżeli. Nie wiem, to musiało trochę trwać, ale skoro Gedeon, kiedy się podczołgał na rozkaz Boży, żeby posłuchał, co tam mówią w namiotach Midianitów i oni mówią przerażeni o tym śnie,
prawda, i że Pan wydał nas w rękę Gedeona, to tam od momentu, kiedy zadał w trąbę, kiedy widział, że ten lud się teraz już zachowuje inaczej, nie ucieka do tych jaskiń, do tych nor, ale są gotowi walczyć, to teraz ich zaczął oblatywać strach. Kiedy poddajemy się Bogu, dajemy odpór diabłu, tak pisze Jakub, a diabeł ucieka od nas w popłochu. Przedtem myśmy uciekali, myśmy się kurczyli, a on robił, co chciał, deptał po nas. A wtedy mamy moc, aby stanąć i dać odpór tym mocom demonicznym. I tak Bóg pokazuje nam poprzez przykład Gedeona, że możemy być ludźmi, ludem Bożym, który odnosi zwycięstwo w Panu, który ma zwycięstwo w Panu. I nie musimy być pustoszeni, niszczeni przez wroga naszej duszy, jakim jest diabeł. I chciałbym, żebyśmy modlili się, żebyśmy przychodzili do Pana. Chciałbym, żeby każdy popatrzył na siebie i chciałbym, żebyś powiedział, jeżeli jest coś w twoim życiu dzisiaj, na co Bóg tobie wyraźnie pokazuje, coś, co powoduje, że diabeł ma taki bezkarny dostęp do twojego życia. Ty nie chciałbyś, żeby tak było. Wiesz, że on zabiera ci pokój, radość, zwycięstwa nie ma. Abyśmy dzisiaj przed Bogiem powiedzieli, Panie, wycinam to wszystko, usuwam to wszystko. Wszystko to, co wiem, co ty wyraźnie do mnie już nawet dłuższy czas mówisz, nie podoba się tobie. I proszę cię, oczyś mnie, wybacz mi. A proszę cię, przyjść ze swoją obecnością na nowo i ze swoim pokojem, ze swoim Duchem Świętym do mojego życia. Moi drodzy, jeżeli są takie osoby dzisiaj pośród nas, chciejmy ten czas wykorzystać i w ten sposób się modlić do Pana. Powstańmy. Chcemy oglądać cuda i moc Bożą. Ale rozpoczyna się to wszystko od twojego i od mojego życia, od naszego życia. Od naszej relacji z Panem. Jeżeli są dzisiaj takie osoby, które mówią, tak, ja widzę wyraźnie to i to, Bóg do mnie mówi, nie tylko dzisiaj, teraz, ale są rzeczy, które powodują, że ta ziemia mojego życia jest bez murów obronnych, są wyłomy ogromne spowodowane grzechem, tym, co Bogu się nie podoba. Moi drodzy, jeżeli są takie rzeczy, chcemy teraz Panu i przed Panem to wyznać. Chcemy się modlić. Chcemy prosić, aby Pan nas od tego oczyścił. Chcemy odrzucić to od siebie, aby wziąć Boże zwycięstwo. Halleluja. Czy są takie osoby, które wyraźnie mówią, tak, Bóg dzisiaj mówi do mojego serca. Tak wyraźnie i jasno. Ja coś muszę zrobić. Jeżeli tak, módlcie się w ten sposób. Halleluja. Wszechmogący Panie, tak dziękujemy Ci, że Ty tutaj jesteś. Tak błogosławimy Ciebie, bo Ty jesteś Bogiem żywym. Panie, pragniemy i potrzebujemy mieć zwycięstwo w Tobie. Nie chcemy ciągle uciekać. Nie chcemy przegrywać. Nie chcemy być pustoszeni w naszym wnętrzu, Panie. Nie chcemy truchleć, kiedy wróg naciera na nasze życie. Ale chcemy z odwagą stać, w mocy Ducha Świętego stać, w czystości serca i umysłu przed Twoim obliczem, Panie. I mieć zwycięstwo. I dawać odpór i gasić wszelkie ogniste pociski złego. Być gotowym ubrać pełną zbroję, aby przeciwstawić się wrogowi. Panie, chcemy doświadczać zwycięstwa, jakie mamy obiecane w Tobie. Modlimy się teraz, abyś przez Ducha Świętego nam usługiwał, objawiał, oczyszczał, objawiał nam stan naszych serc. Nie chcemy uciekać od Twojego wzroku, Panie. Nie chcemy uciekać od Słowa Twojego. Ale modlimy się, oczyś i przebacz. Panie, pomóż nam wszystko wykarczować, usunąć, wyznać i zostawić, co Ciebie nie chwali.
co może nam się wydawało takie może nieistotne, albo już straciliśmy ten obraz, jak bardzo to jest istotne. Przyzwyczailiśmy się do tego. Wybacz nam, Panie. Wybacz nam, Panie. Oczyść nas, Panie. I modlimy się. Przyjdź ze swoją obecnością, ze swoim błogosławieństwem, z mocą Ducha Świętego do naszego życia. Abyśmy na nowo mogli wydać taki głos zwycięstwa, jak głos trąby Gedeona. Że mamy w Tobie zwycięstwo, że chodzimy w zwycięstwie. Przyjdź swoją mocą i siłą. Dziękujemy, że Twoja święta krew przemawia po naszej stronie. Nie przeciwko nam, ale nas oczyszcza i usprawiedliwia. Dziękujemy Ci, Ojcze. Dziękujemy Ci, Jezu. Tak wywyższamy Twoje święte imię.